Także proszę Państwa, Radio Tok FM Euro Concita Extra nadaje i teraz będę już, proszę Państwa, wchodzić do wody, przyjmując prysznic hinduski i drzwi otwarte zostawiam, ale wtedy, kiedy mi się coś tam stanie, proszę Państwa, to wezwę. No, można, proszę Państwa, utopić się też w wodzie. Kiedyś w rzece Jurowce pływałam. Ratowali mnie. No, dawno temu, no ale... Ale prawda. Prawda była, że wesz kaślała. Tak, tak, tak. Halloween. Dzisiaj o Halloween. Dzisiaj 3 już lutego 2014 roku. Jaka jest prawda o Halloween? Czy w twoich stronach obchodzi się Halloween? Święto to przypadające na 31 października jest bardzo popularne, na przykład w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ale związane z nim zwyczaje znane są również w wielu częściach świata, a także w Polsce. Obchodzone napisane, były uwzględnione ujęte prawdy polskie z naturowego, ale w wojsku inteligencji przyjechały tutaj, aby pokazać tego, co wiele tygodniowych przygotowań. Dzieci z Koźmina Wielkopolskiego miejsca urodzenia autorki Rodzenia Wielkopolskiej dzieci przygotowały piękny program artystyczny z czystowa znaka, które istniały, taka idea i historia związana ze znakiem rodła. Młodzi uczniowie ze szkoły podstawowej nr 93 imienia tradycyjnego Rodzenia przygotowali piękny, wzruszający martyrologiczny program Druga wojna światowa w Ochach Dziecka za niespełna 2 miesiące rocznica okrągła 70. zakończenia II wojny światowej. Bardzo cieszę i przede wszystkim zebranych, to że dużo w oczach, jak widzę, gdzie przejawiało w rozmowach, refleksjach, na gorąco udział trzech katolickich szkół, a diecezji wrocławskiej, które też cały okres ostatniego miesiąca lutego, wielu tygodni w obchodzących tę uroczystość spędziły na przygotowaniach. Myślę tutaj o orkiestrze dętej z katolickiego liceum ogólnokształcącego imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego z Henrykowa, o zespole szkół wrocławskich z Wrocławia i te piękne utwory z okresu międzywojennego lat 30. tutaj odkrywane i przedstawione zebranym w auli, czy wreszcie pomoc wolontariat, asystacja publiczna ze strony społeczności gimnazjum liceum im. Najświętszej Marii Panny Pośredniczki Łaz we Wrocławiu. Panie prezesie, tegorocznemu spotkaniu towarzyszyły słowa: polskość to dar z nieba od Boga mi dan. To jest bardzo cenna, piękna i wzruszająca myśl księdza patrona doktora Bolesława Domańskiego, profesora Związku Polaków w Niemczech, który podczas berlińskiego kongresu, podczas tego wielkiego polskiego wspaniałego spotkania w Teatrze Ludowym, w Teatrze Wyszkolkach w Berlinie, podczas swojego programowego wystąpienia zatytułowanego Polskość i Skoczą Duszy Polaka, również wypowiedział to zdanie, które w tym roku stało się osią naszego spotkania. Zawsze przywołujemy piękne myśli naszych rodaków: siła nasza leży w nas samych, wszystko co polskie jest dobre, walka o polską duszę, o polskie słowo, o to wszystko, co stanowi o naszej jakby istocie i zakorzenieniu wiary chrześcijańskiej. W tym roku rzeczywiście to słowo wielokrotnie było wypowiadane i na uroczystościach Warszawskiego Wydziału Teologicznego i przez przewodniczącego uroczystej Eucharystii Głównego Celebranta Księdza prałata doktora Mariana Biskupa, dyrektora Wydziału Jezusa-Czerskiego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. I ja to również jako prowadzący uroczystość konferencję, osoba, która była pomysłodawcą tego 11 spotkania na Ostrowie Szumskim, przypominałem, że Związek Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym był organizacją polską, był organizacją narodową, ale przede wszystkim był organizacją katolicką i chrześcijańską, bo w obliczu tej organizacji stanowili polscy duchowni katolicy, czego najlepszym przykładem i dowodem była wieloletnia tutaj misja i dzieło księdza patrona doktora Bolesława Domańskiego. W tamtym roku obchodziliśmy 75. rocznicę jego śmierci i chcieliśmy też oddać temu wielkiemu polonikowi cześć poprzez właśnie choćby te piękne słowa, które tutaj w towarzyszy spotkaniu były na zaproszenia i są przywoływane przez wiele zaprzyjaźnionych mediów z mediami polskimi tutaj na pierwszym miejscu. Rocznica ogłoszenia prawd Polaków spod znaku rodła, panie prezesie, sięgamy do historii, sięgamy do tego małego dekalogu.
sięgamy do dnia, jakim był 6 dzień miesiąca marca 1938 roku, ale także z niepokojem patrzymy na współczesność, chociażby na sposób traktowania Polaków w rzeczywistości funkcjonowania państwa niemieckiego, gdzie nie ma najmniejszej szansy, patrząc na różnego rodzaju działania podejmowane chociażby na linii Polska-Niemcy, aby nasi rodacy, a mają do tego prawa, w Niemczech zostali uznani jako mniejszość narodowa. Powinni te prawa taki status powinien przysługiwać, podobnie jak w okresie międzywojennym. Przypomnę, że ten ciężki czas lat 20. XX wieku to zmaganie się silne o uzyskanie takiego statusu przez polską mniejszość narodową w Niemczech. I dzisiaj z niepokojem też obserwuję tendencję, czy powracające w jakiś sposób koło historii, gdy to już ponad 80 czy 90 latach, ta historia w jakiś sposób się powtarza. A więc tak jak w 1921-1922 roku Polacy wówczas w Niemczech nie mogli doprosić się, aby został skutecznie zrealizowany w życiu artykuł 113 Konstytucji Weimarskiej z 1922 roku, który w jakiś sposób podobny został zaimplementowany do traktatu z 1991 roku. Przypomnę, że jest to traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, a więc traktat, który w czerwcu będzie miał już blisko 24-letnią historię. I co ważne, przywołując ten traktat, a w szczególności artykuł 20 tego traktatu, czytamy, w jaki sposób ówczesne władze państwa polskiego zgodziły się na literalny zapis tego artykułu. Bo, szanowni państwo, członkowie mniejszości niemieckiej Rzeczypospolitej Polskiej, to znaczy osoby posiadające polskie obywatelstwo, które są niemieckiego pochodzenia albo przyznają się do języka, kultury i tradycji niemieckiej, a także osoby w Republice Federalnej Niemiec posiadające niemieckie obywatelstwo, które są polskiego pochodzenia itd. itd. A więc jest tutaj wyraźne określenie 150-tysięcznej społeczności tzw. mniejszości niemieckiej w Polsce, która taki status posiada i z niego od blisko ćwierćwiecza w sposób skuteczny upomina się i korzysta. Natomiast 1,5-milionowa polska mniejszość, polska diaspora nie posiada takiego statusu, ponieważ polski niemiecki ustawodawca nie zagwarantował takiego określenia i takiego materialnego zapisu w artykule przywoływanym przeze mnie i praktycznie tutaj odczytany. Dlatego ta historia i te polskie boje o ten status, o całe jakby tutaj uprawnienia, które za tym oczywiście później podążają, to jest pokłosie właśnie tego traktatu i tego asymetrycznego ustawienia tutaj w proporcji, które są pomiędzy tą społecznością niemiecką w Polsce, a Niemczech. Wtedy, w okresie międzywojennym, ta asymetria była bardzo mocna, bardzo rażąca, w tym, że 1,5-milionowa polska mniejszość, a 700-tysięczna społeczność niemiecka w Polsce. Dzisiaj te proporcje są rzędu 10 czy 15 do 1, a Niemcy w Polsce korzystają tutaj z dobrego państwa polskiego, przyjęci do tarczy, mają parlamentarzystów w polskim parlamencie i wiele innych urzędów. Tymczasem Polacy takiego statusu nie posiadają i na pewno te wyciągnięte ręce o pomoc, te wielokrotnie tutaj mianowite do władz Polski, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do Wspólnoty Polskiej, ale także do zaprzyjaźnionych instytucji organizacji są ze wszechmiar uprawnione. Panie prezesie, mały dekalog polskości, 5 prawd, aktualne przesłanie, które dedykujemy nie tylko Polakom mieszkającym poza granicami ojczyzny, ale także tym, którzy w Polsce mieszkają na co dzień. Dedykujemy im, tak jak 77 lat temu posłali, wtedy zamysł organizatorów pomysłu Polaków był taki, że prawdy Polaków były uznane w polskiej mniejszości narodowej, Polakom pod znaku rozmawiającą, bo nie posługiwano się na co dzień, bo one były ideowym skarbcem, bo one były swoistą budżetą na te ciężkie czasy. One wówczas były zadaniem i receptą dla Polaków II Rzeczypospolitej. One były również ofertą dla Polaków wówczas rozsianych na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Polacy w Brazylii, Argentynie, na wielu innych kontynentach. Ale nade wszystko zamysłem było to, aby po wielu latach, po wielu dekadach, kolejne nowe pokolenia
skorzystały z tego katolizmu narodowego, przywrócenia do polskości, posługiwały się tymi prawdami, aby one były w jakiś sposób spoiwem dla naszego narodu w nowej sytuacji geopolitycznej po 1945 roku. Teraz w XXI wieku, gdy sytuacja często nabiera przyspieszenia, gdy te różnego rodzaju sytuacje kiedyś hipotetyczne stają się rzeczywistością wojenną, różnego rodzaju innych zagrożeń z różnych części stron Europy. Ten prawdy Polaków i ten ideowy skarbiec i ta siła z nich emanująca jest na pewno też receptą na te trudne czasy. My, chrześcijanie, obok dekalogu powinniśmy również tymi prawdami się posługiwać, bo to skarbiec, pomysł i prawa autorskie Polaków też naturalnie. Jak one są ważne i przydatne w dzisiejszym nauczaniu, upowszechnianiu, to jest oczywiście długi proces, ale cieszymy się, że wczorajsza uroczystość, która tutaj pokazała też nowoczesne oblicze patriotyzmu swobodna prowadła, na pewno w kolejnych edycjach czy podczas kolejnych spotkań będzie tutaj owocować nowymi pomysłami. Otrzymaliśmy cenną podpowiedź też w nadprezentacji Kościołów podczas uroczystej przyświętej w katedrze pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, że w roku przyszłym te prawdy Polaków w kontekście 1050 rocznicy Chrztu Polski powinny być też wyraźnie artykułowane. Panie prezesie, dziękuję za rozmowę i bardzo gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem Tadeuszem Szczerbakiem, prezesem rodziny Rodła, 77. rocznica ogłoszenia praw Polaków spod znaku Rodła. O czym może jako 105-latkowie nie wiecie. Róbcie nowe rzeczy, badajcie, sprawdzajcie się w internecie, w komputerze. Jesteście w stanie dużo rzeczy jeszcze zrobić. W Ameryce 105-latkowie na klockach jeżdżą, studia kończą, różnych dziwnych rzeczy dokonują. No bo tam w USA, no Anglia, Ameryka, Białystok są indywidualiści. Tutaj na natomiast katolickie Polska, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem Gdańskim i Krakowem na Mazowszu Biednym, w biednej Warszawie, są jeszcze kołchozowi, jakby komuniści. Po komuniści, pani serce, jak komorowów się wypowiadał. Kopcić papierosy, kopcić pety, stać pod supermarketami, stać pod biblioteką uniwersytecką na dobry 56, gdzie brakuje krzeseł, gdzie ludzie nie mają na czym siedzieć, gdzie popsute, gdzie nie działa, gdzie kolejki są do szatni i to bardzo długie kolejki. Same problemy, same skandale pod supermarketami, gdzie stoją i kopcą, opracowują, bla bla bla, tarararara, kukury, góry, warto. A do Biblii to nie warto było zajrzeć, prawda? A Biblia od razu mówiła, nie trzeba teraz jeździć. Tak lata szaleć, ja już to Ewce mówiłam, ale ona była na grupie zorganizowanej do Egiptu. Spotkałam na lotnisku Ewkę. Ja mówię, Ewka, nie trzeba jeździć, no niestety. Mogliby oni ciebie rozstrzelać. Katolickie Polska, na Mazowszu nad Wisłą, gdy jesteśmy pomiędzy Wugiem i Odrą Gdańskim, Czechosłowacją, gdzie to szkolnictwo wyższe jest na najniższym. Także widzicie państwo, nie są to żadne. Ty wiedziałeś o tym. Chcieli być mądrymi i stali się głupi. Powiedział apostoł Paweł. Mogliby oni by tę Ewkę naszą rozstrzelać. Jechała do Egiptu, leciała na lotnisku. Ja myślę, co ty już tu robisz na tym lotnisku, Ewka? Wyjaśni. Ona mówi, że ona leci do Egiptu. Ja mówię, no i tak niebezpiecznie na świecie, ty do Egiptu lecisz. Także widzicie państwo, jeszcze przed śmiercią Ewka postanowiła, że poleci sobie do Egiptu. Tak. Znowu jakaś płaczka żydowska. Płaczka. Wyłączam. Proszę państwa, albo w tonie pouczania, albo w tonie zastraszania, albo w tobie... w tonie krytykowania, w tonie jakichś takich płaczek żydowskich, to no, Janek Witek to by już od razu to radio wyłączył. On w ogóle tu wczoraj, proszę państwa, siedział cały dzień. Ja dałam mu bilet, proszę, jak to my to z Litką, zawsze damy mu jakiś bilet. Litka też papierosy jakieś coś przyniesie czasem. Paczkę papierosów dla emeryty, który
proszę Państwa, robi te przelewy na mieszkanie, a nie pozostaje mu nic, a jeszcze poza tym i w ogóle to ma jeszcze zaległości 25 tysięcy. Także ja nie wiem, jak to będzie, ale już myślę, że ci komornicy, to oni się szykują zrobić atak tutaj na Janka i po prostu, jeżeli on jest tak głupi i lata i szuka i nie załatwi sobie może jakiejś osoby, która by, jak to w gazecie się reklamują, że kupię mieszkanie z problemem, tu było teraz, kupię mieszkanie z człowiekiem, nie, patrzy się w internet, bo tu Anunaki, bo tu kosmici, bo tu wojna jest na Ukrainie, bo to, także Palaczok i kiedyś tam był w tej Rosji, wspominaj, i tu dyryguje, i tych ocenia, i tych krytykuje. Ja mówię, nigdy nie wolno oceniać, nie wolno oceniać. Także to są ludzie psychiczni, nie wolno oceniać. Nie mówić od siebie i bezpośrednio do danego człowieka od siebie w jego obecności, a nie poza nim. Także wiecie Państwo, no w ogóle dziadostwo. No, tutaj na Gruzińskiej 6 jest szpital dziennego pobytu 2,5 miesiąca. No to gdzieś Jaśko już był tutaj na jakichś badaniach, skoro dostał z ZUS-u. No ma takie zabezpieczenie, proszę Państwa, jakąś taką rentę 700 zł. No i dzięki temu on przynajmniej, proszę Państwa, te bieżące spłaca. No ale czy on znajdzie teraz człowieka, który by kupił 25 tysięcy, żeby nie mieszkać w domu tutaj tym? No mieszkanie, no to oczywiście, że to byłoby tanio, te 25 tysięcy, zwłaszcza i zważywszy, że to jest po prostu mieszkanie własnościowe, ale czy ktoś, proszę Państwa, się zgodzi kupić? No bo jak nie kupi, już za tydzień, za dwa przychodzą komornicy i co? I te książki, to wszystko. Państwo zobaczą, na śmietnik pójdzie, bo pójdą, bo Jaśko głupi. Głupi, Jezu, jaki głupi. Kracze, wrzeszczy. Państwo zobaczą. Potwór się z niego zrobił. Straszny potwór, bo on coś mówi. Tu przyszła Bernadetta. On coś gada. I po prostu jak ona nie słucha go, no przynajmniej w tym danym momencie, no to on na nią wrzeszczy. A przecież trzeba się na niego patrzeć, prawda? Jak on mówi. Także, proszę Państwa, wariat. I teraz jak on pójdzie na ulicę z niczym dosłownie, nawet tej szczoteczki do golenia nie będzie miał, nic, no to po prostu to będzie wielki dramat dla wariaty. Będzie wtedy bluzeczki szukał, koszuleczki, kalesonów, na śmietniku będzie szukał. Także widzicie Państwo, ja wiem, że ten system komunistyczny zabezpieczał wszystko, ale nie wolno nie myśleć o sobie. A on jako ten jedynak, bo matka dała, ojciec dała. Ojciec dała, dali, dauli. Tak, Litka dała, dauli. I teraz on tu będzie leciał, bo tu jest w domu kawa, bo tu jest w domu, proszę Państwa, papieros to ma na ulicy, na śmietniku. I proszę Państwa, upodabnia się do zwierza. Już dawno tym gadem jest. Proszę Państwa, do zwierza się upodabnia. I co Wy na to poradzicie? No. Chciał być kimś. Chciał być wielki. Chciał się kształcić. A nie rozumie, że to... Prawda Boża tylko go mogła zbawić. A prawda Boża, wiecie Państwo, u świadków Jehowy to... To małe dzieci mądrzejsze od niego. A on głupi. Głupi osioł. Także sentyment, proszę Państwa, miejcie dla Słowa Bożego, dla Biblii. Radio Tok FM, Eurokończyta Ekstra. A dzisiaj już 7 marca 2015 roku.